Pamiętaj o grach. No i dobra, na naszym joysticku włączymy sobie jakąś gierkę. Ja tylko zobaczę, czy jest dobrze skalibrowany ten joy, bo tego nie wiem. Tutaj w panelu sterowania pod Windowsem 98 jest specjalne takie coś jak opcje gier i mamy tu nasz joystick. Dwuosiowy joystick z czterema przyciskami. No on ma cztery przyciski, w zasadzie to ma pięć, ale no nie znalazłem do niego sterownika, nie znajdę, więc jadę na standardowym sterowniku do niego. I sobie jeszcze co zrobię? Właściwości wejdźmy. Tu widzę, że można go wykalibrować. Wciskam przycisk numer 1, to mi się czwórka zapala, nie powinno tak być. Musimy tu przekręcić takie pokrętło na joysticku. Czwórka dalej się zapala. Ja wcisnę jedynkę. Są pozamieniane. Tak, teraz jedynka, jedynka, dwójka, dwójka. No niestety tutaj też jest coś nie tak, bo ona się zapala, też jedynka, dwójka. No to nie jest aż tak istotne, bo mi spokojnie dwa przyciski wystarczą, nie potrzebuję czterech przycisków do gry. Prawo, lewo działa, do tyłu też działa, jest skalibrowany. I odpalamy, co? Gierkę. Star Wars Racer. I klikamy Star Wars Episode 1 Racer. Gra to jest typowa ścigałka, ścigamy się z filmu Star Wars takimi, no, takimi pojazdami, którymi ścigał się ten chłopiec, o ile dobrze pamiętam, to był chyba Anakin Skywalker, czyli wiadomo kto. Dobra, single player, a tutaj jakieś intro jest, to sobie pomijmy, wybierzmy statek, a niech już będzie ten Anakin Skywalker. Misję, pierwszą, najłatwiejszą wybierzmy, nie wiadomo czy nam się uda pograć w to, czy mamy takie umiejętności, żeby w ogóle sobie poradzić. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. A więc zaczynamy. Nie mam pojęcia, czy nam się uda. No, że jest i fajnie chodzi, widzę. Aż nawet za bardzo jest czuły, bym powiedział. Przyspiesza fajnie. Hamulec też działa. Dobra, lecimy. Wow, ale daje czadu ten joystick. No, powiem wam, że ta gra to jest bardzo stara gierka, ale ma niesamowite wrażenie. Daje ona niesamowite wrażenie szybkości. Naprawdę tutaj tak te piksele przemijają szybko, że no i prędkość mamy gdzieś 400 km na godzinę, o ile się nie mylę. Można naprawdę się tu rozpędzić. No i uderzenie w ściany raczej nie jest bez przyjemne, można się rozbić łatwo. Ja jeszcze w przyszłości chcę zrobić na filmie coś takiego, żeby wykorzystać ten joystick do gier przez emulator, jakieś gry z Atari czy coś, bo ten joystick jest idealny do tego. Ewentualnie jeszcze jakieś gry z fliperów, no zobaczę, jak nam to wyjdzie. No i jesteśmy. Pierwszy lap zaliczony. Fajnie to działa, muszę przyznać, że fajnie to działa. Fajnie to działa. Dobra, spróbujmy jeszcze na innej giereczce. Spróbujmy na... O, przywaliliśmy. Spróbujmy na innej giereczce jeszcze. A mianowicie... Też Star Wars. Mam jeszcze jednego Star Warsa na płytce Elite Squadron. Niestety po niemiecku. Nie wiem za bardzo, czy mi się uda tego Joya tu skonfigurować. Star Wars Elite Squadron 3D. Fajna gierka. Bardzo ją lubiłem. No, lubiłem ją jakieś 20 lat temu. 22 lata temu gdzieś. Nie wiem, jak Joya skonfigurować. Na razie włączę tylko po prostu ją tak, żeby coś grało. Jeszcze spróbuję wejść tutaj w konfigurację, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo jak jest po niemiecku, jeszcze teraz czcionki się rozjechały całkowicie. Nawet nie wiem, gdzie tutaj są ustawienia. Tu jest już joystick, o, zobaczmy. No, spróbujmy. No, zaliczyło mi to. W lewo. Nie wiem, to jest chyba bremsen, to jest chyba hamulce, jeśli się nie mylę. Beginnen. Zobaczymy, czy będzie można w ogóle sterować naszym pojazdem. Zobaczmy. Powinien on się dać chociaż sterować. Super, działa. No, elegancko działa, to wam powiem. Idealna. Idealny joystick do symulatora. Super. No, joystick pradawny. Powiem wam, że trzeszczy jak nie wiem co i myślę, że idealnie będzie się nadawał do emulacji Atari. Pamiętacie z Atari te joysticki? One były tak kiepskiej jakości,
Ten też nie jest jakiś taki nie wiadomo jakiej dobrej jakości. Jest to Chińczyk Gravisa i powiem wam, że no myślę, że szybko go zajadę. O, Mos Eisley. Wiedziałem, że tu można dolecieć. Tak od razu. Myślałem, że trzeba najpierw tamtych wykończyć, a jednak może tu dolecieć też. Super. Dobra, wracamy tam, bo tam chyba misję mamy. No, także mówię wam, że zrobię filmiki jeszcze, jak tego Joya wykorzystamy sobie właśnie do emulatora. Co to za maszyny? A to nie są wrogowie. Widzę, że takie maszyny latają. O, tu jest wróg. Strzelamy w niego. Daje radę ten Joy, tylko trzeszczy jak cholera, na pewno się rozleci. Ja wam to mówię. Ten Joy nie ma szans przetrwać tej gry. Jakbym całą tą grę przeszedł na tym joysticku, by się rozpadł. Bo to słychać, jak on chodzi. O, to te skubańce, co kradną wszystko, pojechały. Pamiętam ich. Fajnie się gra, muszę wam przyznać, że fajnie się gra. O, teraz mamy atak Imperium na Mos Eisley. Dobra, lecimy tu. To szybko musimy się tam dostać. Super gierka. A te skubańce też powinny oberwać, za to, że kradną wszystko, co się zostawi. W innych grach grają, to zawsze mi coś zajumali. Jeb, skałacha z laseru. Gdzieś się włączało namierzanie, tylko ja oczywiście nie pamiętam gdzie, z rakiety. Nie? O, nawet wpadłem na jednego z nich. Dobra, kilka strąciliśmy. Kolejny gdzieś tutaj na pewno jest. Jeszcze trzy zostały. No może się uda jakoś je strącić. A, chyba przywaliłem w jednego. No, przyroda się mówi. Nie wiem, czy mi jeszcze jakieś życie zostało, zobaczmy. Ostatni został skubaniec. Chociaż tę misję przejdźmy w tym filmie, może się uda jakimś cudem. Dobra, koniec, załatwione. No i przeszliśmy misję. Fajny film powstał. Joystick daje radę, aczkolwiek ja nie sądzę, żeby on przetrwał moje zmagania. Myślę, że ten chiński Gravis może nie przetrwać więcej niż 5 filmów. Także Joya sobie przetestowaliśmy, naszego Gravisa. Zobaczymy jeszcze. Może go użyję właśnie do jakichś gierek z Atari. Idealny, ma tutaj dwa takie fajne przyciski. Genialne. Wiadomo, jak się grało na Atari, no to się naparzało tak w to, że się mało nie połamało. Zazwyczaj też się łamały. Także do następnego filmiku. Trzymajcie się, cześć.